Witaj! Tematem mini wykładu są kwasy. Oglądając ten film, dowiesz się, jak zbudowana jest cząsteczka kwasu, jak poprawnie nazwać kwas, ale także jakie reakcje możemy go otrzymać. Poznasz także zastosowanie najważniejszych kwasów. Kwasy spotykane są w życiu codziennym na każdym kroku. Są to substancje zawarte w różnych produktach, ale także substancje, które stosujemy bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Witamina C to kwas askorbinowy, 10% roztwór kwasu octowego to ocet. W każdym napoju gazowanym zawarty jest kwas węglowy. W napojach takich jak cola czy Pepsi dodatkowo zawarty jest także kwas fosforowy. W akumulatorze na przykład obecny jest kwas siarkowy 6. Kwas fosforowy, kwas węglowy i kwas siarkowy 6 to kwasy nieorganiczne. Natomiast kwas octowy to kwas karboksylowy. O nim dowiesz się więcej, oglądając film pod tytułem Kwasy karboksylowe. Zapamiętaj, kwasy to związki chemiczne zbudowane z atomu wodoru i reszty kwasowej. Wzór ogólny kwasu masz przedstawiony na ekranie. R oznacza resztę kwasową, natomiast N oznacza ilość atomów wodoru, która jest zawsze równa wartościowości reszty kwasowej. Kwasy możemy podzielić na dwie główne grupy. Pierwsza to kwasy beztlenowe, natomiast druga to kwasy tlenowe. Kwasy beztlenowe składają się tylko z atomu wodoru i atomu niemetalu. Atom niemetalu to właśnie stanowi resztę kwasową. Natomiast w przypadku kwasów tlenowych resztę kwasową stanowi grupa atomów, w tym tlen. Jak poprawnie nazwać kwas? Kwasy beztlenowe nazywamy, używając wyrazu kwas, oraz do nazwy niemetalu dodajemy końcówkę wodorową. A zatem kwas zawierający w swojej cząsteczce atom chloru to kwas chlorowodorowy. Kwas zawierający w cząsteczce atom bromu to kwas bromowodorowy. Kwas zawierający atom siarki w swojej budowie to kwas siarkowodorowy. Kwasy tlenowe nazywamy podobnie. Używamy wyrazu kwas. Natomiast tutaj do atomu niemetalu dodajemy końcówkę owy. A zatem kwas zawierający siarkę to na przykład kwas siarkowy. W nazewnictwie kwasów tlenowych dodatkowo należy podać wartościowość, na jakiej występuje atom niemetalu. Zapamiętaj. Wartościowość reszty kwasowej jest równa zawsze ilości atomów wodoru w cząsteczce. Spróbujmy teraz poznać najważniejsze wzory kwasów, a i odpowiadające im nazwy. Na ekranie widzisz tabelę. Zawiera ona nazwę kwasu, ilość atomów wodoru, wzór reszty kwasowej, wartościowość tej reszty kwasowej, a także wzór sumaryczny kwasu. Zaczynamy. Kwas chlorowodorowy, ilość atomów 1, wzór reszty kwasowej Cl. Wartościowość reszty kwasowej jest zatem równa 1. Wzór sumaryczny to HCl. Kwas bromowodorowy. Ilość atomów wodoru 1. Wzór reszty kwasowej Br. Wartościowość tej reszty 1. A zatem jej wzór sumaryczny to HBr. Kwas siarkowodorowy. Ilość atomów wodoru 2. Wzór reszty kwasowej S. Wartościowość tej reszty 2. A zatem wzór sumaryczny kwasu to H2S. Kwas azotowy 5. Ilość atomów wodoru 1. Wzór reszty kwasowej NO3. Wartościowość tej reszty 1. A zatem wzór to HNO3. Kwas siarkowy 4. Ilość atomów wodoru 2. Wzór reszty kwasowej SO3. Wartościowość reszty 2. A zatem jego wzór to H2SO3. Kwas siarkowy 6. Ilość atomów wodoru 2. Wzór reszty kwasowej SO4. Wartościowość tej reszty 2. A zatem jej wzór to H2SO4. Kwas węglowy. Ilość atomów wodoru 2. Wzór reszty kwasowej CO3. Wartościowość tej reszty także 2. A zatem wzór H2CO3. I ostatni kwas. Kwas fosforowy 5. Ilość atomów wodoru 3.
wzór reszty kwasowej, pO 4, ilość, a wartościowość tej reszty także 3, a zatem wzór H3PO4. Znajomość wartościowości reszty kwasowej jest bardzo ważna, jeżeli chcemy wiedzieć, jak będzie wyglądała sól tego kwasu. Więcej o solach dowiesz się oglądając film pod tytułem Sole. Nauczmy się teraz, jak poprawnie narysować wzór strukturalny kwasu. Zacznijmy od kwasów tlenowych. Wzór strukturalny kwasu tlenowego rozpoczynamy zawsze od atomu wodoru. Następnie wodór łączymy z tlenem, a ten z niemetalem. W przypadku kwasów beztlenowych zaczynamy także od atomu wodoru, natomiast atom wodoru łączymy już bezpośrednio z atomem niemetalu. Spróbujmy narysować kwas azotowy 5. Poprawny zapis będziesz widział na ekranie. Kwas azotowy 5 to HNO3. A zatem mamy jeden atom wodoru. Musimy narysować jeden wodór, który, jak powiedziałam wcześniej, w przypadku kwasów tlenowych musimy bezpośrednio połączyć z tlenem. Możemy połączyć go w ten sposób. Następnie tlen łączymy z niemetalem. Niemetalem jest tutaj azot. A zatem mamy, tak jak widzisz na ekranie, ponieważ wykorzystaliśmy tylko jeden tlen, a we wzorze mamy trzy tleny, musimy też dopisać dwa tleny. Możemy je połączyć w następujący sposób z atomem azotu. Zróbmy teraz kwas siarkowy 6. W tym przypadku mamy dwa atomy wodoru, a zatem musimy narysować dwa atomy wodoru. Każdy ten atom łączymy z tlenem, tak jak widzisz na ekranie. Atomy tlenu łączymy następnie z siarką. Wykorzystaliśmy dwa atomy tlenu. Zostały nam w cząsteczce 2, a zatem musimy je połączyć w następujący sposób. I na koniec jeszcze cząsteczka kwasu beztlenowego. Kwas solny, czyli HCl. Wodór łączymy bezpośrednio z chlorem. Kwasy są substancjami bardzo niebezpiecznymi, żrącymi, dlatego też pracując z nimi należy przestrzegać zasad BHP. Aby sobie dobrze zapamiętać, jak należy rozcieńczać kwasy, ponieważ kwasy są to przeważnie roztwory bardzo mocno stężone, to trzeba zapamiętać taki wierszyk. Pamiętaj, chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody. W ten sposób na pewno unikniesz poparzeń, pracując z kwasami. Przejdźmy teraz do reakcji otrzymywania kwasów. Kwasy beztlenowe. Kwasy beztlenowe otrzymujemy w wyniku bezpośredniej syntezy pierwiastków. A zatem do reakcji musimy wziąć wodór i atom niemetalu. Na przykład H2 plus Cl2 daje nam 2HCl. A teraz spróbujmy zrobić drugą stronę. Chcemy otrzymać kwas siarkowodorowy, czyli H2S, a zatem do reakcji musimy wziąć H2 i S. Poprawny zapis tej reakcji masz przedstawiony na ekranie. H2 plus S daje nam H2S. Jak otrzymać kwasy tlenowe? Kwasy tlenowe otrzymujemy w wyniku rozpuszczania tlenków niemetali w wodzie. Uwaga! Odpowiednie tlenki niemetali dają nam odpowiednie kwasy. Nie można wsiąść do reakcji dowolnego tlenku. Tlenki niemetali, które w reakcji z wodą dają nam kwasy, zwane są bezwodnikami kwasowymi. O tlenkach tych była mowa już w wykładzie o tlenkach. Jeśli nie pamiętasz, oglądaj.